Dobra, to jesteśmy dalej obok koszykarza. Jak mu tam idzie? Coś się polepszyło od ostatniego odcinka? No, ja robię co kręcę. Że później do Highlight Reel. Do najlepszych zagrań. Nie. Chyba niestety jesteś zaprogramowany na porażkę. I to dosłownie. Dobra, podejrzewam, że tam. Bo przecież nie tutaj idzie był koleś. Oj, nie. Idziemy tu. Znowu. Do kurcze kanciapy. Nie. Tam nie ma wyjścia. Wyjście jest pewnie tam. Na górze. Dobra, tylko jak się tam dostać? Ktoś ma pomysł? Ej, moment, stop. Tu dalej nie mogę, na pewno? Kurczę, szkoda, że jest drut kolczasty. Pewnie by się udało jakoś, ale to... Dobra, okej, może pomóżmy koszykarzowi jednak. No? Nie chcesz pomocy? No dobra, na pewno musimy iść tu. No nie chce mi się wierzyć, że jesteśmy w złym miejscu. Nie chcę z powrotem zresztą w tamtą gęstą mgłę wchodzić, że ją wspominam. No tutaj wybij szybę i wchodź tutaj, no ej, kurde. Jak on miał na imię? Wayland? Weston? Nieważne. Protagonista. Nie, ale serio? Do prison bloku nie mam dostępu, przecież tam będzie największy przypał. Twórcom podejrzewałem, że o to właśnie będzie chodziło. Ale nie. No dobra, no to muszę się cofnąć niestety. Jaki przypał, ale nie, no niemożliwe, aż niemożliwe. Cholera, dobra. Dobrze, że nie zwrócił na mnie uwagi. Powiem dlatego, że mam mundurek więzienny, tak jakby. No bo nie wiem, jak to nazwać, czy pacjenci wszędzie takim chodzą? Więźniowie? No w sumie... Obiekty badań. Przecież to jest, kurczę, worek po ziemniakach poszywany po prostu. Z dziurami w odpowiednich miejscach. Okej. Tego wisielca kojarzę. Wisiał już jak Miles przyszedł. Znaczy będzie jeszcze wisiał. O, w ten sposób. Dobra, ale coś za jasno. No właśnie, tak jak mówiłem. Powrót we mgłę. Mogę iść tu, albo mogę eksplorować dalej. Nie, niestety nie mogę dalej, zamknięte. Dobra, jakieś tam zwłoki. Bateryjki brak. Więc tup. I może jak małyż? Nie, bo jeszcze przeskoczy przez barierkę, a tego nie chcemy. Nie, tylko walkie-talkie. Ale z walkie-talkie pewnie można wyciągnąć baterię, bo coś nie chce mi się wierzyć, że tylko akumulator. No, o, jakim fuksem. Ej, ale mrugnij chociaż raz. No chociaż raz. Zamrugaj. Zamrugaj do kamery. Nie. Niestety, to jeszcze nie teraz. Co prawda już nowa generacja, ale postacie NPC jeszcze nie mrugają. Dobra, skaczemy tam w dół. Kurczę, chyba muszę, nie, bo tutaj nie ma przejścia. Okej. No właśnie, ale od tej strony lepiej zacząć. Nie połamie nóg przynajmniej bohaterowi. Ej, albo tu od razu. I bez skakania na dół. O, przebiegły motyw, przebiegły. Tutaj po rurach. Cholera, nie wiem czy właściwie. Dobra, kit. Ej, jest bateria. Opłaciło się. Tylko oczywiście trzeba w odpowiednim miejscu stanąć. No niech to szlak. Dobra, to mogę wstać nawet. Aha, dobra. Po prostu. Już myślałem, że ktoś mnie łapie z tamtej strony. Złowrogie uczucie. Możecie uwierzyć. Na słowo. Dobra, czyli rozumiem, jesteśmy na dole. Tak jest. Dobra. Ej, tyle. W ten sposób o wiele więcej widać. Serio. A w podstawce częściej z kamerą się opłacało chodzić. Dobra, nie brocząc w wodzie. Stópki gołe, można się łatwo przeziębić. Okej, czyżbym się doczekał motywu z Fira i z innych horrorów i tego typu produkcji, że ktoś mnie tutaj szczapi, jak będę wchodził? Zbyt jasno na takie motywy. To będzie w pełnej ciemni, jeżeli już w ogóle. Dobra, zapisywanie. Kto? Kto i co? Przepraszam, jak nazwałeś moją mamę? Już do ciebie idę. No będziesz zapłacić za te słowa. Oj, albo nie, albo... Bliźniaki, siema! Hello! Co tam? Znaczy, ej, właśnie, moment. Jestem pewien, że oni nie zginą. Więc, ale beton! Więc to będzie wieczna ucieczka. Jeżeli już... O kurde. Dobra, ale mniej notatek robi niż Miles, to na pewno. Bo filmuje naprawdę rzeczy dziwne. Na przykład kolesia, który się zaćwiczył na śmierć. Ciężar go przerósł.
Ale tu na górę? Nie. Małpi gaj odpada. Ale nie, ale tutaj faktycznie, ewentualnie mógłbym. Oni są tam, tak? Ale za płotkiem. Bezpiecznie. Nie, tu jest dziura. O shit, dobra. Ja jeszcze muszę tam iść, no. Słowroga muzyczka tylko potęguje wrażenie. Aha, no pięknie. Jak ja mam się dostać dalej, jak oni tutaj stoją? Dobra, sfilmujmy ich. Głupi pomysł, wiem, niektórych onieśmiela kamera. Ale może nie ruszą do mnie? Dobra, ten idzie. O, shit, 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 dobra. Pewnie podążają za mną. To może szybciej. Trochę. No ładnie. No ładnie. Nie, serio, ale jak można tak skończyć? Przecież... Oj. Moment, moment, moment. Nie, bo to jest tak, albo musieli odrąbywać ręce... Nie, sorry, oni są przywiązane. Ja myślałem, że trzymają siatkę. Nie, dobra, nie mogę tutaj stać. Co ja robię? Dobra. Przecież, kurde, macie piłki przecież do grania, nie musicie grać głowami. Ej, moment, może on dlatego... Może dlatego mu nie wychodziło, bo... rzucał głową, a nie piłką. Aha, resztą ciała też rzucali. Dobra, dobra, ej, już nie zrzucaj winy na mnie. Ej, ten chce mi wklepać typowo. Ej, koleś, serio, to, że nie umiesz rzucać, bo jesteś ślepy... Ej, faktycznie jest ślepy. O kurde. Nie. No nie, dobra, sorry, weźcie te wacki ode mnie. Tu się muszę przycisnąć, panowie, wybaczcie. Dobra, nara! Im dalej od was, tym lepiej, frajerzy. Psy, chole pieprzone, no. Dobra, ale nie wchodzą za mną, nie? Nie, to dobrze. Więc względny spokój. Przez chwilkę. Czwarte? Oczywiście, że nie, ale z drugiej strony wyglądało, jakby już było. A tu mogę przeskoczyć. No, hop. Dobra. Dokumenty. Jak miło. Od J. Billings do K. Vigalando. No. Odpowiedź na pacjenta Samula. Kurt, mamy kolejnego i tym razem nie jestem pewien, czy będzie w stanie oznaczyć go jako psychotyczne zaburzenie bliskości. Czy będziesz w stanie, oczywiście, bo to pytanie. Jeden ze strażników na ostatnim piętrze budynku administracyjnego został naszym najnowszym pacjentem, widzącym bajki Wernickiego. Zresztą Wernicka. Nie był on nigdy bezpośrednio narażony na działanie Pola. Nigdy nawet nie przebywał poniżej pierwszego piętra budynku. Mielibyśmy do czynienia z wyjątkowym naruszeniem protokołu, jeżeli okazałoby się, że lekarze rozmawiali o programie Wallrider w obecności zakontraktowanego personelu ochrony. Mało prawdopodobnym wydaje się, że mógł on sam wpaść na tak mroczną, mitologiczną opowieść. Za bardzo przypomina mi to historię doktora Samula czy innych przed nim. Formalnie zdrowy personel medyczny ulegający wpływowi swoich obłąkanych pacjentów to jedno. Całkiem czym innym jest rozprzestrzenianie się tych paranoi. Sam nie wiem, w powietrzu. Musimy pogadać osobiście. Billings. No, duchy przenikają nawet przez solidną materię, więc no, tym bardziej poruszają się w powietrzu. Dobra, tędy. Jakby co, tylko w tył zwrot i Wixa. Jakby ktoś miał mnie tutaj nagle zaatakować. Ktoś tam coś gadał. Nie, nie, szczerze, nie. Oj, widziałem. Widziałem to. Ale i tam mnie przestraszył. Koleś wybijający z mgły, zawsze straszny. Always fucking scary. Dobra, tutaj. Dobra, i z powrotem. Nara. Bawisz się dalej ze mną? Nie, chyba został z tyłu. Dobra, spokojnie. Lewo, tutaj prawo, bo tam on z prawej strony przechodził. No i dokładnie, dobrze przewidziałem. Tu się nie będę chował. Ewentualnie tu jakaś bateryjka może być? Nie. Wyżej bądź tu. A tutaj coś, nic. Jak nie ukryjesz się? Pewnie, że się ukryje. Ukryje się na górze. Kurczę, nie sprawdziłem tego drugiego pomieszczenia. Tam pewnie i tak zamknięte. Ale czy na pewno? Dobra, bo to są kolejne drzwi. They'll tell you it's science, but it's not.
They were waiting for us in this place. Billy understood. Billy Hope. Being here. Okej, okay, czyli jesteś kolejnym, który składa zażalenia na przebieg terapii, tak? Nie podoba ci się to, że robią na tobie eksperymenty, rytuały i tak dalej. Szczerze? Nie dziwię ci się. Dobra, idziemy stąd. Widzisz, sam jestem pacjentem. Ej, możesz za mną podążać. Ku ucieczce. Choć to oczywiście wątpliwe. Ma bateryjka? No. To po co to jest otwarte? Golasy? Nie. Kurczę, duch. Billy Hope się uruchomił. A tu co? Tu kogoś kopią? Nie. To duch. Tłucze jakiegoś gościa. Nie. Nie chcę tego oglądać. Dobra, oni powiedzieli tutaj, więc zapewne... Oj. Będzie zamknięte? Aha. A jak ktoś tu wchodził? Tam nagle ciemnia. A tego dalej kopią. Dobra, sorry, nie przeszkadzam. Chodźmy tutaj. Dobra, oczywiście, tak. Nie otworzę, nie? Mhm. Co za świnie, zamykają się, nie? Ej, tą gadkę słyszeliśmy w podstawce. Dokładnie tą samą. Dokładnie ta sama. Dobra. Cisza. I spokój. Gdyby nie ta syrena alarmowa, oczywiście. Dobra. Teraz tak. Przeczesujemy okolice. Dobra. Jest i radio. Dobra, od razu. Kit. No, róbmy im przypału. Halo, halo, tutaj pyta się radio. Trulololo, trulololo. No! A! Oczywiście w ostatniej sekundzie, nie? So fucking close. Waylon! Waylon, dokładnie, dzięki! Ale wy tu chore akcje odwalacie, no kurde koleś, no ktoś cię musiał powstrzymać. Czemu nie Waylon akurat? Waylon Park. Nie doczekanie twoje, gnoju. Pewnie, że stąd wyjdę. O własnych siłach jeszcze. Daj... A. Rozwalił w drobny mak. Bardzo przykro. Oj. Walker? Znam jedną osobę, która tak umie rzucać. No właśnie. Aha. My się znamy. Dobra. Tylko, że teraz jestem pacjentem dla niego, zwykłym, normalnym pacjentem, więc nie ma taryfy ulgowej. A, świnia! Co za frajerzyna, no! Dobra, tuż za mną. To nie jak blisko. Bardzo. Ale nie aż tak bardzo, żebym nie był w stanie gdzieś tutaj uciec. Może. Dobra, kolejne drzwi. Z tym będzie się musiał uporać. Dobra. I przesmyk. Tak. O, ej, ale widziałem, jak chyba przeniknął przez te drzwi. Zamiast je rozwalić. Nie, też to widzieliście? Ten nie zdążył z ewakuacją. Ej, żyje. Żywy strażnik to rzadkość, dajcie sfilmuję. Twój gatunek jest na wymarciu. Dobra. Dobra, super wywód, fajny monolog. Ja jeszcze kontynuuję. A, czy w kółko to samo? Nie, ale dobra, to spoko monolog, ale dalej wody nie spuściłeś, kurde. Nie, dobra, niepotrzebnie zmarnowałem bateryjki. A, więc Chris Walker, tak jak mówiłem, pojawił się. Ej! I zacząłem kreślić zapisy. Don't be afraid, you're doing his work, whether you know it or not. Ej, to jest ojciec Martin? Tak, chyba. W trakcie malowania napisów. Ej!
Aha, i więc skąd teraz zbrał krew? Tak, faktycznie zabijał tych gości. Faktycznie tak było. Czy już niedługo? Ej, już pewnie nawet można powiedzieć, że Miles Upshur jedzie. Jest niedaleko. Bo Miles mówił o tych śladach jako o świeżo namalowanych, że krew jest świeża. Dobra. To śladami Milesa podążamy. Koniec choroby, koniec koszmarów. Fajne okrzyki, a ja uderzam w exit. Jak? No panowie! No dobra, w sumie. Też na waszym miejscu nie ryzykował. A, dobra, tutaj nie było tej barykady, kiedy graliśmy Milesem ostatnio. Dobra, tutaj były uchylone drzwi, najpierw sprawdźmy. Bam! Co tam? Co tam dokumenty? Dobra, ten jest bardzo niekulturalny. Posługuje się wulgaryzmami nader często. Więc może szukajmy ukojenia w dokumentach, czyli w języku urzędowym. Od J. Blair do R. Traig... Nie, no nie mówcie, że jeszcze szalony pan doktorek, ucinający palce i nie tylko. O kurde. Temat fałszywe ciąże, prawdziwy zysk. Co? Serio? Ale tam jest slash między nimi, czyli może albo to, albo to? Albo fałszywe ciąże podzielić przez prawdziwe... A, nie, ważne. Rick, super wypad nam się udał w zeszłym tygodniu. Powinniśmy wyjeżdżać częściej. Przeglądałem stare wyniki testów z początków programu War Rider i jedna rzecz przykuła moją uwagę. Śledziłeś program w 2010 roku? Wyglądało to, że mieliśmy kilka przypadków kobiet pracujących w firmie, które doświadczyły ciąż psychosomatycznych. Tak aby pole morfogeniczne oddziaływało na system immunologiczny. Dziwna sprawa, co nie? Częściej kończyło się to zgonem niż wyleczeniem i były to pracownice firmy, a nie pacjentki, więc trochę trudniej było to zamieść pod dywan, ale... ślady aktywności polomorfogenicznego w szpiku tych kobiet były poza skalą. Co więcej, były to kobiety nigdy nawet nie poddawane dodatkowej terapii hormonalnej. Nie znam się za bardzo na obsłudze PPM, czyli... nie no, nie wiem, myślałem, że to jest generator pola morfogenicznego, bo dwie literki się zgadzają, ale pierwsza nie pasuje. Ale potrafię przeglądać arkusze, jeżeli przewidziane zyski z programu Wall Rider są przynajmniej w połowie tak wysokie. Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego nie wykonujemy eksperymentów na kobietach? Każdy wie, że choroby umysłowe są taką samą okazją do zarabiania na nieszczęściu. Byłoby czymś nieetycznym nie skorzystanie z tej potencjalnej żyły złota. Z poważaniem Jerry. Jerry, go fuck yourself, nie? Kolejny popapraniec dołącza do elity popaprańców. Czyli zarządu Merkow i wszystkich tutaj dignitarzy i wyżej postawionych rangą. Dobra, dobra, panowie, krzyki są bardzo zasadne, ale krzyczcie tutaj w samotności. Okej, exit, powiadacie. Dobra, ale zanim to wyjście... to może zobaczmy, czy tutaj niczego nie ma na pewno? No. Ej, klucze do tych drzwi będzie miał Miles. Nie, dobra, dobra, bo za bardzo wybiegam do podstawki, myślałem, ale niedawno ją skończyłem. Praktycznie wczoraj. Tak właściwie. Dobra, tutaj zabarykadowane, jak dobrze pamiętamy. Umyć rączki, pamiętaj. I bateryjki podnoś, ale nie ma. Ale dobra, moment, skoro... Waylon podniósł wszystkie baterie, to co później podnosi Miles? Time paradox. Chyba, że Martin jeszcze chodzi i rozrzuca pojedyncze paluszki po ziemi. Dobra, ale coś tu? No właśnie, o rzeczonych paluszkach była właśnie mowa. Całe 5. Oszczędzajmy. Nie zamykamy drzwi, bo po jaką cholerę teraz tutaj się przyda na pewno noktowizja. Halo, halo, hello. Anybody home? Jezus Maria, jak skąd on wyskakuje? On szybem wentylacyjnym nie wchodzi. Więc dlaczego tak? Jest za mną? No pewnie, że tak. Dobra, jedyne co mogę robić to biegać, biec przez ciebie. Tutaj nie, oknem nie dam rady. Chyba, że tym. Nie, też nie. No chyba, że tym. Dobra, on powinien być w stanie wyskoczyć właśnie. Dobrze, że loading screen mnie uratował teraz. Od dalszego sprintu. Moment wytchnienia zawsze, nie? Tel, co za krzyki, kurde, w tle. Co jest grane? To jest loading screen, to powinna być cisza. Spokój, moment, chwileczka zadumy.
odsapnięcie, zebranie myśli. Kurde, a nie krzyki w tle. Nieładnie, bardzo nieładnie. Naprawdę. Okej, ale on nie przeskoczy tutaj za mną. Po tym nie, to wyglądało tak, jakby szyba dalej była. To jakieś paprochy w powietrzu. Albo musisz, Waylonie, sobie przetrzeć oczy. No dobra, kochani, ale szczerze, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Grób cię nie uciągnę, jeszcze Traeger przyjdzie, później War Rider będzie zasuwał. Czy tam duch Bilego Hołpa oczywiście. I tak dalej, nie. Popatrzmy w to zachmurzone niebo i skończmy w spokoju ten odcinek. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.